To jest w ogóle takie myślenie Polaków, że Łódź jest taka brudna. Łódź ma, ma swój charakter i ma też dużo wspólnego z Włochami. Właśnie mija rok od naszego pierwszego podcastu. Podcastu, który był z Włochem. W naszym podcaście Nieobcy wówczas gościł Matteo Brunetti. A dzisiaj mamy okazję gościć również Włocha, Gabriele Borielli. Z Prostostore del Greco, najpierw do Łodzi, a potem do Warszawy. 27-latek, który w kraju nad Wisłą, możemy tak powiedzieć, przyjechał, żeby szukać lepszego jutra. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Spodziewałeś się kiedykolwiek, że wylądujesz w Polsce? Wiesz, co nie, ale to wszystko wydarzyło po pandemii, więc wtedy już wszystko nie jest do, nie do spodziewania. Mhm. i. To jest jeszcze lepiej, bo kiedy nie spodziewasz rzeczy, to jeszcze bardziej takie się bawisz z tymi. A co słyszałeś o Polsce? Uczyłeś się o niej w szkole, cokolwiek twoi znajomi mówili, może byli Polacy, Polki na ulicach Torre del Greco, czyli przypomnijmy, to jest miasto obok Neapolu, 20, około 20 km od Neapolu. Tak, tak, tak. Więc e, wcześniej rzeczywiście ta reputacja jest, e, nie była taka dobrze, dobra, bo um, zawsze jest takie wyobrażenie Polski jak kraj, takie um, po końcu um, komunizmu, że mhm. jest taka bieda, że wszyscy mieli taki wjechać, więc dużo jest takie opiekunki w, mm -hmm. w, we Włoszech z Polski, dlatego jest taka reputacja, że bieda, że opiekunki, a oczywiście to jest totalnie inna historia. I na szczęście dzięki moim studiom w uniwersytecie, dużo kolegów takie studiowali e, polski, zaprosili, to jest takie dzięki słowiańskiej Gramatyce. Mhm. <laughs> Odmiana tego ciężko. Um, miałem okazję właśnie się zbliżyć do, do tego kraju. E, no właśnie, miałeś okazję się zbliżyć, ale jeszcze wcześniej w Polsce nie byłeś. Tak naprawdę przyjechałeś do Polski pierwszy raz, kiedy już się przeprowadzałeś? Nie, e, miałem takie okay. wymiany międzynarodowe. To jest dobra okazja, żeby mówić o tej możliwości mhm. e, w ramię e, programu Erasmus mhm. Bo to są takie wymiany krótkie też, nie tylko takie długie na studia. Dla wszystkich takie młodzieży no. mhm. jakieś dwie tygodnie, dziesięć dni. To wszystko dzięki funduszowi Erasmus i można tam poznać. I tak poznałem dużo Polaków z nimi dobrze dogadałem. Jeszcze się spotykamy teraz mhm. aktualnie po, po 6-7 latach. A to w których miastach w Polsce byłeś wtedy? W Krakowie. Okej, okay. bo przypomnijmy, że właśnie Erasmus to jest fundusz, który dzięki którego środkom można wyjechać na pół roku, rok studiów, ale są też takie krótkie Krótkie, wolontariusze projekty. drugie, są bardzo różne projekty, więc zapraszam wszystkich takie obejrzeć. Bo inaczej nie bybym tutaj. No, no właśnie. E, więc okej, okay, więc wiedziałeś co nieco o Polsce, trochę y, y, o tej Polsce słyszałeś, o, opiekunki we Włoszech polskie, ale to dalej jest? Jakby dalej są te właśnie mm. po, polscy budowlańcy i polskie opiekunki? Nie, bym powiedział teraz inny kraj, z innych krajów. Wiem. Mm -hmm. Pochodzą, ale została taka reputacja, tak, że teraz jeszcze to są takie smutne wyrażenia, na przykład, do, nie wiem, moja porka to Ukrainka, w sensie, że moja opiekunka pochodzi z mm -hmm. Ukrainy, mówią. Mm -hmm. Takie w takim sensie. Okej, okay. W tym sensie, no tak, że, że przyjeżdżaliśmy do, do pracy, no to e, jak przyjechałeś po raz pierwszy do Krakowa, to chyba byłeś nieco zaskoczony. No, Fajne miasto, taka mhm. inna architektura, pierogi, spróbowałem, to się mleczko, dużo, więc, ale byłem takie pozytywnie zadowolony. Mhm. Dlatego wróciłem, inaczej bo nie bym szukał. No dobra, no, ale pracy. wróciłeś nie do Krakowa, a do Łodzi, i do właśnie Łodzi. tu jest tutaj moment, żeby powiedzieć o tym, co studiowałeś, bo studiowałeś mhm. języki. Tak. Rosyjski i niemiecki. Niemiecki, tak, tak. E, więc w sumie mogłeś wyjechać do np. jakiegoś niemieckojęzycznego kraju, czyli np. do Niemiec, albo do Austrii, albo do Szwajcarii, mm -hmm. która jest bliżej. A wybrałeś Łódź. <laughs> że obiecane wybrałem, no. No właśnie. <laughs> no w ogóle szukałem jakiejś możliwości dobra, ale już wiem, że w Niemczech, w Austrii jest takie... Co wykorzystać takich nowych, um, be, bez takich doświadczeń w pracy, bo w ogóle wtedy tylko skończyłem studia, więc nie miałem dużo, dużo doświadczeń e, i ta w ogóle pensja tam była taka niska, nie do przeżycia, a w Łodzi już uh, zacząłem z możliwości takiej sam mieszkać, sam pracować, sam zarabiać, więc um, Dałem radę. Czyli, Gabriele, zrobiłeś sobie taki, taką listę plusów i minusów, sprawdziłeś, że co za tą pensję, czy dam radę się utrzymać, tak? Tak, 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 tak. ale w ogóle szukałem w tych krajach języka, których znałem, więc mm -hmm. dlatego szukałem na przykład w Polsce, a nie w Czechii, bo mm -hmm. nie znam czeski jeszcze. Yy, jeszcze, ale to jest bardzo dobre, yy, dobre słowo, bo yy, język polski wszedł ci całkiem nieźle, ale to jeszcze o tym języku polskim sobie po, porozmawiamy i odmiany odmieniasz bardzo dobrze, więc... Spróbuję, się sobie mieszam. Yy, spokojnie, yy, ale właśnie wróćmy do tego szukania pracy, bo yy. Yy, no szukanie pracy za granicą nie jest prosta. Nie jest proste, ale ja jakoś takie spokojnie wytrzymałem, bo w pandemii co robić domu zacząłem aplikować, inwestować czas w budowaniu swojej resume, swojego rezumę, więc jakoś spokojnie niczego nie oczekiwałem i dlatego właśnie dostałem, bo kiedy za dużo oczekujesz mm -hmm. i denerwujesz się, to nie uda się. Mm -hmm. A takim sposobem na spokojnie, więc ja w ogóle przyjechałem do Polski, Włodzi, Włoch, żeby pracować po niemiecku. A, czyli okej. Okay. Okay. Totalnie brzmi jak żart, wiem. <laughs> Powiedz mi, i co? I pracy szukałeś na jakimś LinkedInie? Czy tak. na LinkedInie? Tak, okay. tak, tak, tak. Tam jest chyba najłatwiej faktycznie, Tak, żeby... ta, ta, ta. Ale w ogóle, bo jak Europejczyk z Unii Europejskiej um, nie miałem potrzeby w zezwoleniu do pracy, nie miałem potrzeby w karcie pobytu, więc w ogóle jakieś uh, przywileje mm -hmm. jest w poszukiwaniu pracy, w poszukiwaniu mieszkania. No Generalnie, tak. więc, no bo... uh, mm -hmm. i, i jak polskojęzycznie, bo oczywiście w początku nie gadałem tak dobrze, ale mogłem czytać. Ja sam zrozumiałem, że na moje badanie, na skierowane badania lekarskie stawili mój peć jak damskie, mm -hmm. bo widziałem, że odmiana była, nie wiem, zamieszkająca. Mm -hmm. na Trafiłem trochę już gramatyki polskiego. Ale to wynika z tego, że to jest mm. właśnie ten język słowiański, a uczyłeś się rosyjskiego wcześniej i gdzieś. E, pien, e, bo podobieństwa ja, widziałeś, tak? Tak, ale w ogóle ja jeden rok polskiego miałem w uniwersytecie. Ale to była jeden, wiesz. Okej, okay. ale właśnie cześć, języka polskiego? Do... Tak, to tak. I uczyła cię Polka? Tak. Która nie gadała ani po angielsku, ani po rosyjsku, więc okay. <laughs> albo polsku, albo nic. <laughs> Czyli nie miałeś wyjścia? No to te początki były. No to, to miałeś jakieś początki, to ja myślałam, że to tak na ślepo przyjechałeś do tej Polski. E, a tu jakiś. Dzień dobry, dziękuję, zamieszkająco. A potem dzisiaj to jest. <laughs> Żartuję sobie oczywiście z Ciebie, bo y, 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 ja jestem cały czas pod ogromnym wrażeniem tego, jak ty się nauczyłeś języka polskiego. Bo to jest nie lada wyzwanie, zwłaszcza, że trafiłeś do tej łodzi, o której, do której wrócimy zaraz, i byłeś w niej sam. Sam? Sam no. z hydraulikiem, sam z, ze ślusarzem, sam z problemami, albo mm -hmm. przeżyć, albo nie. No i jak, jak, <laughs> jak robiłeś tak, żeby przeżyć? Ja, ja co, nie wiem, Google Translator. Nie, gadałem z tymi słowami, które miałem. Działa, nie działa, wypływa wody, woda wróci z prysznica, i tutaj jestem, więc jakoś się udało. Inaczej jeszcze bym, byłbym w mieszkaniu zamknięty. No właśnie, ale, ale się udało. A czy to nie jest też trochę tak, że to jest ta włoska, ta, ta włoska chęć, potrzeba komunikacji, tego, że, żeby mówić, żeby mimo podziałów, mimo barier, mimo tego, że nie zna się jakiegoś języka, to sobie poradzić? No, nie mam innych możliwości, nie miałem. Ale wiesz, co chyba to um, też można bardziej niż włoska, bym powiedział, takie neapolitańskie natura, bo mhm. dużo takie w, w infrastrukturze albo w um, usługach mhm. nie działa. Więc trzeba jakoś obchodzić, obejść mhm. i coś wymyślić, więc um, z tego że mam. I przetrwać. No. Tak, to prawda. Ja czasami na podczas swojego Erasmusa w Neapolu również musiałam po prostu przetrwać. Jak nie na przykład GPS się <laughs> y, rozłączał, no bo uliczki są tak wąskie i gęste, że, że on się po prostu rozłączał, więc się w nich gubiłam i trzeba było się jakoś porozumieć z Neapolitańczykami, którzy czasem chcieli, a czasem nie mieli ochoty z tobą rozmawiać, bo różne mieli podejście, no bo jak widzieli y, blondynkę po prostu zagubioną z oczami, przewracającą oczami i, i nie wiedzącą co się dzieje w ogóle i... Ja tylko po angielsku przecież, nie? I też no, ciało bądziorno i grazie mille nie? E, okay. wtedy umiałam, więc to, 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 to było problematyczne. No ale dobra, y, wróćmy do tego, do tej łodzi, mm -hmm. e, no i do tych twoich pierwszych chwil, no, zaczęłaś mówić właśnie o hydrauliku i innych problemach, ale już wynajęcie mieszkania to jest wyzwanie. Dla mnie, no. jak powiedziałem, zawsze te przywileje. Ja w ogóle gadałem po polsku, więc mogłem czytać, mogłem zrozumieć. Miałem kolegów już w Warszawie, więc oni gościli mnie. No ale czekaj, razem. ale tak, w tak. Łodzi? Tak, tak. Ja no, byłem okay, okay. tymczasowo w Warszawie, żeby mm -hmm. poszukiwać potem w Łodzi i więc na Oeleksie na przykład. Na te, te tak, strony internetowe ja tak. sprawdziłem to, że jest mi wygodne za pozycję, za co. Jest oczywiście takie mieszkania, które są tylko dla Polaków, <śm> i jeszcze gorzej, nie dla Ukraińców. Właśnie konkretnie napisane, no bardzo. rasistowsko. No tak, trzeba powiedzieć, ale w ogóle co, namówić nie będę, więc. Um... Tylko byś pokazać telefonicznie, że gadam po Polsku, ale w ogóle jak Europejczyk, jak Łoch, bardzo rzadko się trafiłem z tymi sytuacjami, a nie jak inne znajomy, którzy pochodzą z różnych krajów poza Unią, mieli ciężko. Mm -hmm. Albo jak Czarnoskóry, albo jak nie wiem, powiedzieli raz do kolegi. Um, nie jestem z Azerbejdżanu, ja nie chcę nic wspólnego z Rosją. Mm -hmm. Tak. I, I on prawie już myślał, że znalazł dobra cena, dobra pozycja, ale nic. Czyli. E... Widzisz, mhm. też rozmawiając z, z, z przyjaciółmi z różnych mhm. krajów, jakie właśnie jako Europejczycy, jako obywatele Unii Europejskiej mamy nie tylko przywileje prawne, mhm. ale jak się okazuje też takie... Poszukiwania pracy, poszukiwania... Personalne. Um, no. No, no, no. I faktycznie, że nie trzeba, tak jak mówisz, tych wszystkich mhm. dokumentów, mhm. papierów, wiz i tak dalej, tylko to wszystko przebiega zupełnie prościej. Tak. I ty jako Europejczyk też to widzisz i doceniasz. No tak. Um, widzę i doceniam, ale w ogóle um, pamiętam, że to, nie sprawe, to mhm. jest niesprawiedliwe dla swoich, bo ja nie widzę różnic z moimi przeszłami. W mhm. sensie znaczy, oni mają, oni mieli mieć te same prawa jak ja, mhm. co mają mnie się. Ja? No wiem. No. E ale wracamy do Łodzi. Wracamy do Łodzi. E, I udało Ci się znaleźć e, to mieszkanie. A jak zareagowali Twoi rodzice, jak się dowiedzieli, że wyjeżdżasz do, do Łodzi? No, tata, jak wszystkie, jak wszystkie tady. Mhm. Okej. Okay. <laughs> Jakie można na, na, na telefonie, no na wiadomościach. Mam oczywiście tragedia. Tragedia, bo ja ostatni syn, który zostawi jej sam. Mm -hmm. A dlaczego nie we Włoszech? A dlaczego tak daleko? A dlaczego tam, gdzie bieda? A no, fatalnie tam zimno. Wojna, wojna jest. Bo, bo... No tak, bo wojna na no. Ukrainie. Trochę brakuje geografii w ogóle, generalnie u, u mm -hmm. Włochów. Ale najlepsza to była moja babcia. Bo powiedziała: A, super, że tam jechałem. Je, um, jedziesz. jedziesz. Spokojnie. <laughs> super, że tam jedziesz, bo tam mam swój kolega. Kto jest swojego kolega? Jan Paweł II. <laughs> A, nie znałem, że, kumplowa że kumplowałeś z nim. Dobra. Ma swoje czyli znajomości. Byłeś, czyli babcia się po prostu modliła za ciebie i modliła o to, żebyś szczęśliwie pod opieką Jana Pawła II i tak. jej kolegi podróżował do Polski. No, więc różne reakcje. A odwiedziliście? Odwiedziła cię rodzina w międzyczasie eee, w Polsce? Mój brat i żwagierka tak. Dużo się bawili, dużo pierogów jedli, mhm. tak chcieli i. Tak dostali. Okay. Ale w ogóle też um, inne dania. W ogóle karmiłem ich. Pączki, pierogi, wszystkiego. Bo y, istnieje chyba taki. Mm -hmm. y, no Brakuje chyba tej wiedzy trochę Włochom, że u nas w Polsce też można dobrze zjeść. Ja no wiem, to... że kuchnia włoska jest najlepsza na świecie. Ja wiem. No jest. No, no jest. różne kuchny różne są kuchny. No co, ty dyskutowałbyś o tym yy, yy. Dlaczego musimy mieć pierwszeństwo? Ja myślę, że nie trzeba myśleć o sobie jak pierwszym na świecie. Wiesz, że trzeba... słuchają nas też Włosi. No wiem. Ja nie jestem gotowy. Ja... Jesteś gotowy na walkę. Ja... Tak. Jest cudowna kuchnia, ale nie trzeba też zmienić. Gruziński, polski. Mhm. Kuchnie różne. A miałeś tak, że jak przyjechałeś do Polski, to faktycznie wreszcie spróbowałeś tej na przykład gruzińskiej kuchni? No bo tak, we Włoszech nie ma nie tej ma, restauracji. Nie ma, ja uwielbiałem. Mm -hmm. Więc uh, też pokazałem na przykład no, ze swoim bratowi, kiedy. swojemu bratowi, kiedy przyjechał. Mm -hmm. Bo są różne, różne kuchnie, nie tylko polskie, które tutaj są dostępne. I nie we Włoszech, bo we Włoszech tylko. Włoska może jakaś azjacka, mm -hmm. jakaś. Tak, jakiś taka, Chińczyk no. i, i, i sushi, nie? Też jeżeli tutaj, no taka włoska kuchnia, bardzo szanowana, ale potem um, muszę się uczyć o pizzę białą, mm -hmm. bo ja mam przypadek, że mi mówili, tak? że pizze, Trzeba zrobić sosem pomidorowym. Nie można zrobić na biało, to w wodzie, mm -hmm. bo e, inaczej będzie sucha. Ja chciałbym powiedzieć, kochani, skąd by jesteście? Skąd ja jestem? Ja pochodzę z miasta pizzy, więc chyba sam wiem. Co można i co nie można stawić na pizzę. To chciałbym powiedzieć. No. <noise> tak, no wszystkim polakom. Wygłosiłeś swoje oświadczenie. No to teraz wytłumacz, co można, a czego nie można, czyli można jeść pizzę z sosem pomidorowym, ale I też bez. I też bez. I to bez, to nie oznacza, że trzeba dać jakiś sos. Można po prostu więcej mozzarelli. A nie takie sos białe krem fresh, co to jest kremfesz? Wszystko pokryję. E, a można też na tę białą pizzę na przykład położyć ananasa i nutelle? To jest prowokacja i na prowokacji ja nie odpowiadam, bo hmm. już jestem mieszkowany. <laughs> <laughs> To było pytanie od naszej producentki Dominiki, którą serdecznie pozdrawiam. E, to wcale nie ja. Ja to tylko usłyszałam. Tutaj zostałam poproszona o zadanie pytania. E, oddalam się. <laughs> e, słuchaj, wróćmy znowu do Łodzi. Do e, Łodzi. Jako że Jesteś Włochem, mhm. e, miłujesz piękno, kulturę, mhm. e, architekturę. E, no a Łódź nie ma najlepszej reputacji w Polsce, jak wiesz mhm. doskonale. Mhm. I e, jak ty sobie z tym radziłeś? Jak ty widzisz Łódź? Czy dla ciebie Łódź jest pięknym miastem i mog, mogłaby być wklejona na mapę Włoch? Um, wiesz co? To jest w ogóle takie myślenie Polaków, że Łódź jest taka brudna. Łódź ma swój, ma swój charakter i ma też dużo wspólnego z Włochami. Jak to? Powiem, powiem, czy mam to. Bo w ogóle Łódź, jak dużo, dużo miasta w południowych Włoszech, to ma tak tyle budynek rozbudowanych. Rozwiązany z, z fabryk, mhm. więc mamy całe takie strona nad morzem na północ Neapolu, mhm. gdzie w ogóle jest taki cmentarz fabryk. Ale nie wiem, też taki Expo w Neapolu, uh, który się na taki del to jest w ogóle jakiś Expo. Um, nie wiem, pół albo dwie trzecie z tego ekspo oryginalnego są dostępne, mm -hmm. bo są tyle tyle area, tyle tyle cześci z tego, mm -hmm. które są zamknięte, bo to było wcześniej przy faszyzmu, taka ekspozycja uh, ziemi poza morzem, więc takie, gdzie faszyzm miał w Neapolu pokazać mm -hmm. uh, przykłady, Ciłe. tak z Erytrei, Etiopii, też Grecji, i więc dużo jest takich Rozbudowany budynek uh -huh. w samym centrum, tam gdzie w ogóle ludzi bywają, bo jest taka wieża ogromna w tym Expo, i totalnie rozbudowana. Uh -huh. I w ogóle różnica jest, że przynajmniej łódź się rozwoje, się zmieni. I nie wiem, ja przyjałem i ten budynek Uniwersytetu uh, Socjalnego, uh -huh. Socjalnych Studiów, Dokończyli, a u nas metro w Neapolu, stacja domu trwało 20 lat. I tylko są wschody i metro. Oczywiście, bo znaleźli pięć statek tak. pod ziemią, ale generalnie tam wszystko tak długo trwa, Więc w widać tę przeszłość, mm -hmm. ale um, widać, że rozwój się. A we Włoszech trochę wolniej to idzie, jeżeli idzie. Nie, czas się trochę zatrzymał tam, nie? W niektórych miejscach. No. A, a w Łodzi mówisz, że idzie. A jak... Jak ludzie w Łodzi, jak, 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 jakich Polaków spotykałeś. E, często się mówi i oczywiście e, potem ja dostaję w komentarzach, bo, bo często pytam o to, czy faktycznie Polacy się uśmiechają, czy się nie uśmiechają. Ja mam takie doświadczenia że się mało uśmiechamy, i że faktycznie jak wyjeżdżam do Włoch do Hiszpanii, to ja się, ja ładuję baterie, bo ja się cieszę tym, że, że, że ci ludzie są tacy serdeczni. A w Polsce jest jednak. Ja, ja nie wiem, jaka jest, jaka jest twoja opinia i jak ty to widzisz? Oczywiście ja mówię o własnej perspektywie. No, mój problem jest mój akcent, że ja dam wszystkim uśmiechać. Więc w ogóle ja tylko <laughs> <żmiech> i widzę. <śmiech> <śmiech> Cały czas. Ja nie mogę tworzyć czusta, że już ludzie się uśmiechają, więc ja widzę tylko uśmiechy. Że... <laughs> <laughs> Ale co faktycznie tak jest, jak idziesz na powędlinę do, do masarni, czy, czy do po pieczywo do piekarni. Mm, czasami tak, czasami nie. W uh sensie -huh. znaczy, ja robię swojego, gadam. Ktoś takie trzyma, ktoś nie, nie akceptuje, nie podpowiada uh -huh. z tą samą energią. No, co tam? W znaczy, sensie ja też mam swoje dni. Ale w ogóle rozumiem, że tak kulturowo jest i to jest tak. dobrze dla mnie, bo w ogóle tutaj w Neapolu zawsze jest takie wymuszone no, czasami. Tak, mówisz, że to jest wymuszone? Ja czuję się wymuszone teraz, kiedy wracam. Że okay. muszę takie uśmiechać, by, że nieznajomy co ze mną gadać i tyle, powiedzieć tyle rzeczy. Ja w ogóle A, nie czyli chcę. się zdystansowałeś trochę. No tak, tutaj może być naturalne. Kiedy chcesz uśmiechać w pracy, robisz żarty. Kiedy nie chcę... Mm -hmm. Chodzę, taki twarz i tyle. Okay, no to, to jest ciekawe. Być, um, no bo my, mm -hmm. yy, bo my zazdrościmy często i nam się wydaje to takie szczere i otwarte. No. A teraz mówisz o tym, że to jest fałszywe. No, nie można zawsze się już mieć. No. Czyli to nie jest tak, że Włosi są tacy otwarci do turystów, czekają. Zależy, bo turysty są zabawne, robią zabawne rzeczy, więc. Um, no. i my sami robimy, więc. Um. No ale to, to, to jest akurat ciekawe. A jak widzisz nas, Polaków? No, serdecznie, bardzo mhm. bo bym powiedział, bo serio. Zawsze czułem się przywitanym. Ja nigdy nie miałem problemu. Może też było z powodu polskiego jazyka, mm -hmm. no, Że w ogóle byłem przywitany zawsze. Wszystkie takie swoje koledzy pokazali mnie do, do swoich rodziców mm -hmm. i babci trochę jak błazniem. No. Tefniszym. Ale kurczę, ja to y, 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 trochę znam z, w, w związku z moim chłopakiem, Włochem, Aha. który jak y, z, zawsze widywaliśmy się gdzieś ze znajomymi, to ja mówiłam, powiedz po polsku coś, powiedz coś po polsku. I on się właśnie tak czuł trochę jak taki błazen, a ja chciałam po prostu się pochwalić, że on się nauczył nowego zdania. No. Naprawdę robiłam to z serdecznością, ale. No, no to jest fanie, to jest fanie. Tak, ogóle... no, ale się też obrażał właśnie, że, że go tak, tak traktuje jak takiego błazna, no. <noise> no to mi skazane. Tak. Trzeba albo akceptować i skorzystać z tego, albo. No tak, ale z, znowu, jak ja mówiłam coś po neapolitańsku swoją drogą przy jego znajomych czy rodzinie, no to też się zawsze wszyscy śmiali z tego. No widzisz, widzisz, Jeden, jeden. E, a podobnie jesteśmy w jakimś stopniu, Polacy i Włosi? A tak, powiedziałem o tej gościnności. Mhm. Właśnie, bo jeden przykład, do niedziela to byliśmy w muzeum z kolego i jego dziewczyna, też koleżanka. I w ogóle. Um, Kończyło się, kończyło się o 13 i zaprosili u jego rodziców mm -hmm. na obiad. Obiad w niedzielę to jest bardzo rodzinna sprawa we To tylko takie szwagierki mm -hmm. e, ludzi takie rozwiązani z rodziną. Mogą, więc ja czułem się, co mi trójkąt robimy, że jesteśmy w Czechu rodziców. Mm -hmm. Nie, 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 nie. Więc w ogóle zawsze byłem taki. Dostałem zaproszenie gdziekolwiek. Ale to jest super. I jakie były te obiady w polskich domach? Cudownie i smaczne. Też jeżeli tym razem tata kolegi bał się, bo on właśnie wtedy gotował makarony. I mu powiedział Matko Boska, ty zaprosisz Włocha, kiedy ja gotuję makarony. Ale było smaczne. Okej, okay, co to było. No. Kurczak, makarony z kurczakiem. Um, tak, może być, jakieś uh, rukol, jakieś coś, uh, po polsku, ale smaczne. W sensie ak akceptuję tego, jak to jest. A makaron z truskawkami byś zaakceptował? Uh, nie, nie spróbowałem. Pizzę za nasem spróbowałem, bo w pracy dostałem uh, tak żartowali, że powiedziałem im, pokażę coś ja. No. Ale do, do takiego etapu jeszcze nie dotarłeś. Nie, nie, nie dotarłeś. Myślisz... Nie wiem, czy to jest. Czy macie coś przygotowane. Nie, nie, nie. nie. Na szczęście. Następnym razem zastanawiam się, jakbyś, jakbyś po prostu zareagował na taki no, makaron na słodko. no Bo pizza na słodko to. Istnieje coś takiego jak istnieje. pizza z Nutellą. No, 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 no. E, więc to też trzeba o tym powiedzieć. Mm, oczywiście jest ona na słodko i we, we Włoszech podawana też. Tak, jak desert. Jak, No właśnie, na Tylko deser. kawałek, bo cała byłaby troch, trochę ciężka. No. Trochę byłoby, tak, tak. Y, trochę byłoby y, ciężko. No a wracając y, jeszcze do, y, bo rozmawialiśmy o wynajmowaniu mieszkań i mm -hmm. o tych wyzwaniach, to mm -hmm. co było jeszcze takie najtrudniejsze dla ciebie, jak, y, jak się przeniosłeś do Polski? No, najtrudniejsze to w ogóle takie ułatwić sprawie był z burokracją, jeszcze bardziej medyczna, bo burokracja z powodu takiego mojego statusu nie jest za dużo, mm -hmm. bo tylko mam, miałem zmienić zamieszkanie, więc to nie było kolej, nie było nic po polsku, popełniałem i tyle. Mm -hmm. Bardzo proste. Ale z biurokracją medyczną, kiedy jest problem, że już masz taki zły nastrój, Um, czujesz się takie zmęczony, czujesz się i, i ułatwić, zrozumieć jak działają tak. aplikacje, że ubezpieczenie ma partnerstwo z jakimś centrum, trzeba przepisać, mm -hmm. trzeba opłacić. A w ogóle generalnie też sprawy medyczne są skomplikowane, bo każdy lekarz, lekarz mówi coś i ty ma, musisz mieć taką intuicję, czy on złapał mm -hmm. twój problem albo nie. Więc, no... Trochę powalczyłeś. No, trochę powalczyłem. Bo wiesz co, kiedy jest szluz, aż kiedy jak powiedziałem, hydraulik, pokażesz problem, mówisz, a jest problem, woda jest tu. No tak. No, coś tam nie działa. Coś tam nie działa, więc sam u Latwy i... Jeżeli płacisz, wszystko w porządku. Mm -hmm. No tak, to nie zapłacił, No, będzie gonił, no, 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 problemu. no ale tam uh, trzeba takie ogarnąć, ta burokracja. Ale w ogóle du mm, też są dobre strony, bo profil zaufany, takie rzeczy tak. bardzo dobrze działają, dużo można zrobić przez aplikację, szanuję. Trzeba szanować, bo we Włoszech tak nie, nie. No właśnie, tego nie ma. I tak samo y, nawet y, ta prywatna służba zdrowia działa. Czy też w aplikacjach i na, przez strony internetowe no. to całkiem, e, całkiem sprawnie. E, to jest coś, co nasi goście często w podcaście też właśnie podkreślają, mm. że tutaj te e, ułatwienia mobilne, mm -hmm. e, no to to jest zupełnie inaczej niż często w ich krajach. No i to, że można płacić kartą, blikiem, zbliżeniowo. Aha, to, to jest cudo. To jest cudo. Kiedy wrócę do, 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 do Włoch, to tragedia. Mm -hmm. Bo tutaj można rozdzielić skłon i wszystko płacić szybko. No, powtórzymy, powtórzymy, bo dobrze, że trzeba takie pokazać Polakom, mm -hmm. co dobrego mają. Yy, no właśnie, ale to, to jak jest we Włoszech? Ja wiem jak jest, ale chciałam, żebyś ty opowiedział też swoimi słowami, bo, yy, yy, no bo ja wiem, że jak się idzie na pizzę właśnie ze znajomymi, to jest takie. Ja mówię, że może no, blikiem, ale jakim blikiem, nie? nie, ja nie tutaj gotówkę że, trzeba mieć. Trzeba w ogóle zrobić jakieś um, kredyt z, z kumplami. Ja muszę ci dać 3 euro, ci muszę ja dać um, 1 euro i, i tyle, i pamiętać. <noise> Aczkolwiek jest coś takiego, e, nie wiem czy się zgodzisz, e, że na przykład e, często z moimi koleżankami z Krakowa, bardzo serdecznie hmm. pozdrawiam, e, jest tak, że jesteśmy z Krakowa, więc jesteśmy e, trochę skąpi, skąpe. Uh -huh. W związku z tym rachunki e, e, za kolację dzielimy bardzo skrupulatnie. Ty nie, zamówiłeś nie, za 12. Nie, po no, a, po rzymsku tak jest. Po rzymsku tak jest, że w ogóle trzeba <laughs> rozdzielić na te same. Nadania, na kto co zamówił, nie? A w, w Neapolu jest tak, że po, nie, po prostu się bierze rachunek na... i dzieli na ilość osób. Na liczbę no, osób. Tak, tak, tak. No właśnie. No, ja pamiętam, że mnie to zaskoczyło właśnie we Włoszech, bo tak, ja to bym tam liczyła skrupulatnie, ale mi się to spodobało. bo... No oczywiście zależy, jeżeli bo generalnie zamówi się tego samego rzeczy, więc jeżeli to była pizza. Nie? Ale jeżeli ktoś nic nie zamówił, to po prostu sumieś, jasne. No, jasne. bo mało. To jasne. Czy jest jakiś limit? E, no dobra, no to z kim praktykowałeś ten język polski? Z MPC, POC, Sanepit, sklep. No i też w pracy, dużo w pracy, bo ja kiedy pchałem, mało gadałem, a potem słuchasz, słuchasz, słuchasz. Bo... Ale to mało gadałeś, to znaczy, że i tak już, już trochę coś tam. Kumałeś tego polskiego dzięki temu e, jednemu. Tak, ale w ogóle to była jeden, więc. No tak. Jeden rok. No, jeden rok. Ale to Więc jak... w ogóle bardzo dużo słuchałem. E, e, mieszałem dużo z, rosy z rosyjskim, mm -hmm. bo słuchałem pięć lat rosyjskim, więc często spróbowałem takie um, zmienić słowa od rosyjskiego, żeby oni brzmieli jakoś po polsku. Czasami działało, czasami nie działało. A jak nie działało, to co to znaczy? No, to było trzeba za... było przykłady? poszukiwać na tłumaczenie. No ja zawsze mam otwarty mm -hmm, na tłumacz. telefonie, tłumacz na każdy język, polski, niemiecki, wiktionary, żeby sprawdzić mm -hmm. um, odmiany. No, ale jakie słowa ci się myliły najbardziej. Uh, mam bardzo zabawne historie z tym. Mm -hmm. Jak najbardziej. Ale nie na jakie bardziej to był jeden raz, ale ten jeden raz wystarczyło. Bo to było urodziny koleżanki. Ona, um, no, byliśmy u niej, i mama uh, no, przywieszła uh, tymczasowo bo jakieś ciasto. I ona od razu chciała kroić. I ja powiedziałem, nie, uh, ja, myślałem nie, ona już kroi, ona ma zmuchnąć na świeczki. Mhm. Ale teraz wiem słowo zmuchnąć na świeczki, które jest nie, ciężko do powiedzenia. Tak. Więc ja miałem uh, szybko wymyślić coś, żeby ona uh, Miała zrobić tego. Mózg, który um, zawsze takie cudownie pracuje, wymyślało najbliższe słowo, które miał tam w, w swoich daniach. I to było: Agato, a dlaczego nie zdychałaś na cześć? Cisza biła. I potem wszyscy umarły śmiech. O Boże. Zdychała. No bo to jest zdychać, no. Mózg wszystko dobrze zrobiło. Poprawili cię szybko? Tak, ale był za późno. No to jest na pewno rzecz, którą każdy chciałby usłyszeć swoje swojej urodziny. No. No dobra, dawaj jeszcze, bo ja czuję, że tam masz jeszcze więcej. W... No, w jeszcze, um, jeszcze jeden. To w pracy poprzedniej. Um, koleżanka mówiła, um, a te koledzy tam w tym biurze to są głąby. Ja nie. Zna, można powiedzieć głąby, nie wiem. Tak, no, oczywiście no to jest, można no powiedzieć. No to jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Ja nie, nie zrobiłem cenzury, bo trzeba. To jest to. Uh, głąby. Ja nie znam słowo głąby. Mhm. I więc. Powiedziałem, a vero, a dlaczego nasi koledzy to są gołąby? Bo nie wiedziałem, że gołąb to robi gołębie. Jestem bezgramotny, nie, nie mam wykształcenia. Kocham. Ja zrobiłem ten gest. Zrobiłem to w biurze. No. Dużo rzeczy zrobię w biurze. Śpiewam gesty. Ale a śpiewasz dlatego. po polsku? No tak, lubię, lubię karaoke w tym kraju, mm -hmm. bo we Włoszech to wszyscy się wstydzą, no? tylko domowie, a tutaj w każdym pubie, każdy dzień, mm -hmm. też zależy od miejsca, to masz różne rodzaje piosenki. No. Puby gdzie bardziej na metalowe, na rockowe, inne puby bardziej na pop, inne puby bardziej na disco polo. Mm. A które wolisz najbardziej? No wszystko, ja wszystko robię, wszystko, ale dużo kultury można się uczyć. Mm -hmm. Dużo piosenek, um, nie wiem, można się uczyć odody, mandaryny, um, manam. Ale pięknie. I co, która wiem, jest twoja my... ulubiona? Dawaj. Teraz uwaga, uwaga. Gabriele Boriello. Śpiewaj. Ile damy by zapomnieć się Wszystkie te, które są na nieboce Nie myśląc, że już zmuchnąć ściskę wspomnienia niczym zaległy tak już? Po prostu nie pamiętać Sytuacji, w której se klęga nie Nie wyjmę się, chociaż bardzo chcę Mam nadzieję, że to wiesz i ty I ty! Brawo! Gratulacje! Ale to pięknie zapamiętałeś! No trochę ten wszystkie wspomnienia czynnego takie... No i zmuchnąć było, nie? No. Wszystkie wspomnienia. Ale dlatego no, trzeba pokazać, że jeżeli psykowiec może rapować po polsku, to wszystko można. <gry> Czyli to jest też sposób na naukę języka polskiego. Nie tylko naukę języka polskiego, mm -hmm. ale w ogóle naukę kultury. Mm -hmm. Bo po tym, ty słuchasz Mandarinę i dowiedziesz, że to była trzecia żona lideru ich troje, że oni zrobiły serial razem, gdzie tak, pokazali tak. swoje życie. Um, więc... Skąd ty to wszystko wiesz? No, słuchałem. <laughs> Kocham. Nie, w ogóle to jest niesamowite. No, albo nie wiem, co się nie. No. Yy, no, i z, sam fakt ich troje, sam fakt, yy, no pewnie też yy, całą. Że Doda się kłóciła chyba z Maryla Rodowskim, że, że w ogóle takie kłotny. No. Nie potwierdzamy, nie wiemy, czy tak było na pewno, ale yy, sam fakt tego, że ty w te nie wszystkie wiem. rzeczy wiesz, to jest niesamowite. No. Yy, a w Disco Polo? Co sądzisz o Disco Polo? No... Bo wiesz, ile dałbym by zapomnieć, to jest taki... Stary. Ale to jest taki dla, dla milenialsów, no. no to to Trzeba jest ważna piosenka. Tak, to wszyscy znają. Trzeba śpiewać coś dla innych pokoleń. Tak. <laughs> tak, dawaj, dla innych pokoleń. <laughs> Bo mam, nie wiem... Um... Co ci przychodzi do głowy? Czerwony jak cegła, <laughs> roxiany jak piecz, muszę mieć. Niesamowite. Niesamowite. Muszę ja mieć. No oczywiście. No. Eee, masz jakąś ekipę, z którą chodzisz na to karaoke, czy potrafisz też sam sobie pójść i... Nie, zawsze z ekipą, bo trzeba jakieś pomóc i każdy śpiewa po swojemu. Ktoś po angielsku, po włosku, po włosku, zależy od publiki. I ta publika was znosi. I im no, się kiedy rapujesz po polsku z tym akcentem, no. no, nie, no jak to... oszaleć, jak nie oszaleć? Jak, jak nie oszaleć, to no. ja po prostu wszyscy robią wideo i. Nie, wow, niesamowite. Ale e, wracając jeszcze do polskiego, bo nie byłabym Aha. sobą, gdybym mnie zapytała, cię, czy ty chodziłeś na jakiś kurs języka polskiego? W Polsce? Tak. Nie. Naprawdę nie. Naprawdę. To jak ty się tych odmian, odmiany uczysz i tak dalej? Jakby robisz wychodzisz na ulicę i rozmawiasz z Polakami po prostu. No wiesz, potrzeba praktyki, żeby mówić tak no, po polsku. No w biurze, w biurze słuchałem, czytałem. Wow. Um, A czy też coś po polsku? Czy y, jakieś nie wiem, wiadomości, jakieś książki? Mm, tak, w ogóle generalnie wiadomości. Um, też nie... Nie wiem, jak. w ogóle generalnie tego, że trafi do mnie, tego, że dają, na przykład do czytelni Narodowej Mickiewicza byłem, Starobowskiego jeszcze nie ogarnię. No. Ale spokojnie, ale spokojnie. Albo też scena taki dating, no generalnie, bo tam trzeba na aplikacji, trzeba pisać, klawiatura trochę pomoże, poszukiwasz no bo... na tłumaczenie, raz to, raz drugie. No właśnie, no to jak rozmawiamy o datingu, yy, to powiedz jak się randkuje w, w stolicy w Warszawie. Bo te, albo jak się randkowało w, w Łodzi, bo y, powiedzmy, że ty się przeniosłeś y, jak dawno temu do Warszawy? Do rok. Rok, te, rok już mieszkasz no. w Warszawie. To jak wygląda randkowanie w Polsce, oczami Włocha? No, um, w ogóle i to jest potwierdzone przez znajomość, znajomy takich Polaków. Polacy generalnie, e, i mówią o mężczyznach e, jakiego ścisłej orientacji, to są bardzo wsti, wstydzą się. Są zimne. A Włos we Włoszech to rankowanie, to flirtowanie zawsze jest takie wymagające jak sprawa. Mm -hmm. no, trzeba negocjować, takie nie poddać się, no, mm -hmm. że przybliżyć, nie mieć wstydu, więc um, to pomogło. Ale mięcząca sprawa, wiesz, że trzeba zawsze mm -hmm. zrobić takie pierwszym, pierwszym, no, Pierwszy generalnie. no, no, no. no. Że tutaj jest. Jednak... Więc dlatego mi mówili, że dużo ludzi, który studiuje włoski, mhm. studiuje, żeby w ogóle dotrzeć do um, partnerów włoskich. Mhm. Ja słyszałam o tym, ale to było niepotwierdzone info, ponieważ moja koleżanka studiowała e, e, filologię włoską. Mhm. I ona by powiedziała właśnie, że y, są jest kilka y, grup osób, które właśnie Aha. studiują, i między innymi to są y, akurat ona wtedy wymieniła dziewczyny, które chciałyby poznać partnerów Włochów, Aha. że właśnie wśród, ewentualnie ktoś miał kogoś w rodzinie, y, albo po prostu lubi Włochy, ale faktycznie, że była też taka grupa osób, y, która, y, która marzy o partnerze z Włoch. No, no pewnie pewnie, że są no bo... powody, ale słyszałem od dużo osób, że. Mieli taki konkretny pol. No bo generalnie potwierdzasz to, że Włosi są tacy, jak mówią stereotypy. Otwarci, yy, właśnie gorący w randkowaniu, w tym sensie takim, yy, takiej namiętności, yy, otwartości, o której mówiłam, yy, tym, że potrafią kokietować i tak dalej. Czyli Włosi tacy są. No, oczywiście, no nie wszyscy nie pewnie. Wszyscy, ale w ogóle procentowo można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że, że tak. tak żeby... okay. Że widziałem też w, 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 w Włochach. W, we Włoszech. No w sensie w Włoch. we Włochach, we, wo, tak, Włochach, Włochów, Włoszech. Ba, Polska Włoch, język prosta. <laughs> A twoim zdaniem Polska to dobry kraj dla y, osób, które y, chcą zawierają związki jednej płci. Uh, muszę powiedzieć, nie do końca, mm -hmm. bo uh, oczywiście to może być dobry kraj, kiedy um, wszystko dobrze ci idzie. Bo kiedy wszystko dobrze idzie w życiu, to każdy kraj jest dobry. Mm -hmm. Ale potem, kiedy są problemy, kiedy są sprawy problematyczne, więc nie wiem. Jednym partnerom, partnerowi, coś lego się trafi i drugi nie jest takie przyznaczony w swoich prawach, mm -hmm. żeby być za, żeby zdecydować, żeby dotrzeć żeby do, do um, emerytury partnera. Mm -hmm. Albo nie wiem, jeżeli te pary jednej pci, które mają um, dzieci. I jeżeli tylko jeden partner, jedna osoba partnerska jest przyznaczona, jak osoba powiedziana na te dzieci. Jeżeli coś u, u niego, u niej się trafi, co będzie? Mhm. To te dzieci będą dane w adopcji też, jeżeli w nich jest drugi, tak. um, druga osoba. Więc uh, jeżeli nie ma prawo, to nie jest dobry, to nie jest dla nich. Mm -hmm. No ale powiedz mi, z takich, nie wiem, z swoich doświadczeń to jest tak, Aha. że chwycenie się za rękę z drugą osobą, czy ktoś kiedyś zwrócił uwagę, czy w ogóle się krępowałeś, żeby złapać swojego partnera za rękę na ulicy, bo, bo jednak nie czujecie się komfortowo, czy, czy nie ma takich problemów? Um, ja w ogóle czułem się tego, ale widziałem, widziałem kilka par. Na ulicy tak i się cieszyłem, ale w ogóle to myślenie jest, mm -hmm. bo niedawno z Wyszawem był taki niepełnoletni, wrzucił kamień mm -hmm. do pana, bo se, bo miał, był z swoim partnerem mm -hmm. tego samego pci i żył nic złego, ale w ogóle, to, że ty masz swoje sprawy do zrobienia, dostaniesz kamień, mm -hmm. musisz do szpitalu. Tak. I... I to się stało w Warszawie? W Warszawie. Okej. Okay. Albo w ogóle są przypadki, gdzie osoby, w ogóle, które mają taki wygląd niebinarny, um, dostali takie atakowanie mm -hmm. z powodu twarzy tego, z tak, z powodu, ta, powodu takiego wygląd wyglądu i teraz chodzą z z gazem um, pieprzowym, z gazem na, pieprzowym. Z gazem mm. pieprzowym. Więc um, o, i, i, i to jest warszawa gdzie jest takie lepsza sytuacja nie mówimy o małych krajach jak jak wszędzie w sensie nie nie mówię e, tylko polska też we Włoszech trochę mniej mm -hmm. trochę mniej no właśnie, jak to Mąż. wygląda, bo z jednej strony mhm. y, to prawo jeszcze, za, za, o, o którym powiem za chwilę, mhm. y, no, służy generalnie mhm. y, gejom i lesbijkom, mhm. ale z drugiej strony no też jest duży konserwatyzm w, w, w włoskich mamach, babciach, w ogóle we włoskich, no. y, we włoskim w tym starszym pokoleniu. Nie? Że z jednej strony mamy takie prawo liberalne, y, niby walkę z Watykanem i my tutaj jesteśmy Włochy, nie Watykan, mhm. ale z drugiej strony to też nie jest tak, że wszyscy są y, tacy pro. Różnica, wracając do tematu, jest, że mniej mm, jest takie bicie po ulicach, więc dlatego trochę mniej tylko takie m, złe patrzę na te okay. Tylko w tym różnica, mm -hmm. ale w ogóle um, takie wartości między polską i. Włochami są podobne z powodu mm -hmm. takiej też religia. I w ogóle historia. Mm -hmm. e, ale, fak, ale jest tak, że na ulicach, nie wiem, Rzymu, Neapolu, mm -hmm. Mediolanu więcej. z dziewczyną więcej. za rękę. Trochę więcej. Mm -hmm. Może nie trochę, więcej. Więcej. I <noise> tyle. Okej. Okay. No, okay. Ty okay. Czyli, czyli ta y, tolerancja, albo to mam problem zawsze z tym słowem, szacunek po prostu do drugiej osoby jest większy. Mm, tylko mniej takie bym powiedział, mniej nie, niebezpieczeństw. Okay. <gadzie> Bardziej niż szanowanie. szanowanie. Tak. No. Czyli my dalej mówimy o, o tym, bo widzisz to, 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 o czym mówiłam przed chwilą, że no. w Polsce jakby my cały czas debatujemy na temat związków partnerskich, mm -hmm. które ja sobie tutaj wypisałam, dają parom tej samej płci te same prawa. I obowiązki, na przykład możliwość wspólnoty majątkowej, wspólnego rozliczania się z podatków, czy też informacja o stanie zdrowia, właśnie to, co, co mówiłeś, jak ktoś nie wiem, właśnie zachoruje i tak dalej. To ja już nie mówię właśnie o tym, o, o tej możliwości adopcji, czy znaczy właśnie możliwości adopcji, no bo to powinna być możliwość po prostu przejęcia opieki nad tym dzieckiem, a nie możliwość mhm. no, natomiast we Włoszech w maju w 2016 roku izba deputowanych uchwaliła ustawę o związkach cywilnych osób tej samej płci. Na mocy ustawy o związkach partnerskich geje i lesbijki we Włoszech mogą korzystać z małżeńskich przywilejów właśnie takich jak wspólnota majątkowa, dziedziczenie, przejmowanie praw emerytalnych po zmarłym małżonku małżonce. No właśnie na Natomiast ustawa nie umożliwia adoptowania dzieci. I faktycznie to prawo jest respektowane? Geje i lesbijki korzystają z tego? Um, w sensie, że pary cywilne, takie unie cywilne robią, ale um, co tam o adopcji? Że, nie, że ustawa nie umożliwia adopcji. Że nie można adoptować? Nie można, nie bo można. i o, o, tam chodziło takie plotkowanie. Um, nie było problemu, w sensie to się było dogadywanie, to nie było problem o, o związkach a, takiej jednej pci, mm -hmm. uh, bo jest taka, taki, um, <mum> takie nowo, fałszywe nowoczesne myślenia: niech oni robią tego, że chcą. Mm -hmm. Ale tam dużo podkowania było o tym, bo oryginalne prawo miało też zasadę o adopcji e, dziecka okay. partnera. Okay. Takie step adoption było adoption. Tak było nazwane po angielsku. I o tym było całe takie gadunko, negocjacje, mm -hmm. problemy. W końcu wygrało takie, te, które były przeciw, więc nie było możliwe. Ale... Wie, wie, więc no. zostanie taka dziura, bo te rodziny we Włoszech, jak w Polsce, bo są też marsze tych rodzin, tęczowych rodzin mm -hmm. w Polsce, istnieją. I jeżeli coś swego trafi u, u, u dzieci albo u rodziców, mm -hmm. to. Nie mają, nie nie mają, mają żadnych praw. Okej, okay, czyli Bym to, to wygląda docy. Tak, tak samo. A powiedz mi, nastroje we Włoszech się w ogóle zaostrzyły po tym, jak Giorgia Meloni jest y, premier i jest y, no, ten prawicowy kierunek mocno w polityce włoskiej. To ta atmosfera jest taka chłodniejsza wobec gejów i lesbijek? E, tak. Um... Jeszcze nie dotarły do tego tematu. Bardziej jest atak przeciw aborcji, przeciw prawom aborcji. Teraz w ogóle spróbowali skorzystać z pieniędzy Unii Europejskiej, żeby dać dostęp do asociacji przeciw aborcji w szpitalach, żeby namówić dziewczyn, żeby namówić takich dziewczyn kobiet. Um, I nie udało się mm -hmm. w końcu, nie udało się, bo Unia Europejska powiedziała, po co dać na, po co skorzystać z naszego hejsu, tak. no uh, Więc w ogóle teraz nie jeszcze do tego tematu dotarły, ale wiesz co, um, nie pamiętam, kto powiedział. To jest jakiś cytat, mm -hmm. że jeden dzień wzięli, nie wiem. Um, Jeden dzień to problema kasuje cygany, więc mówią, a to dobrze, bo oni coś. A drugi dzień, a potem no. my będziemy, problem będzie nasz. Więc fakt, że teraz uh, problem przynależy do um, innych osób, to jest problema do prawa człowieka. Mm -hmm. Więc uh, też, jeżeli nie jestem kobietą, to jest też problem dla mnie jak człowieka, że prawo człowieka jest takie... No tak, tak. Nieszanowane. Nie mm -hmm. No a tobie zależy w tym momencie na przykład na czym? Żeby, żebyś ty się czuł dobrze i komfortowo, czy to we Włoszech, czy w Polsce? Jako gej. Mm, nie na... wiem. No, chciałbyś związków partnerskich? No, jeżeli trafisz się do tego. <laughs> No, jeżeli to się do tego, mhm. nie wiem. Nie, nie mam odpowiedzi. No, jeszcze. a jak wychodzisz na ulicę, y, kiedy wychodzisz na ulicę z tęczowymi flagami mhm. y, na paradę równości, to, no. to po co to robisz? No, bo żeby reklamować swoje miejsce, swoją obecność, y, bo w ogóle tam chodzi o to, żeby y, pokazać, że. Y, nie chodzi o to, że wy macie nas akceptować. Mm -hmm. Nie chodzi mi o to, że wy macie osoby, osób LGBT, generalnie wszystkich, akceptować. Chodzi o to, że my istniemy, mm -hmm. niezależnie od waszego akceptowania, tak jak my chcemy. i um, Więc możemy pokazać, możemy być tak, jak chcemy, mm -hmm. się ubrać tak, jak chcemy. Bo mamy prawo być swoimi i nie odpowiadać na, standard, na standardach mm -hmm. innych. E, co włosi sądzą o tym, jak, jak są te parady równości? Komentują to jakoś? No, jak Polacy, że po co teraz, nie wiem, jest. Um, Teraz uh, trzeba się wstydzić, być uh, Etero, być, być Polakiem, Włochem, między Tak. Gościń, <laughs> acjach, to... I nie wiem, że uh, to jest tylko jakiś karnawał, że mi um, się no to samo, że w ogóle uh, już mamy wszystko, nie po co to zrobić. Jeżeli byłoby poważnie, byłoby lepiej. Poważnie. W sensie, że trzeba takie, nie okay. wiem. Tak. No. Być w garniturach powinien W garniturach, no. Wtedy, wtedy byłoby, byłoby na pewno. Ale właśnie o to chodzi, żeby reklamować, być inny, nie pasować, nie stosować się do jakichś warunków. Mhm. Eee, ale nie boisz się bycia gejem w Polsce? No. Nie do końca. Okay. W sensie, że w, nie miałem nigdy problem, ale może bo z powodu mojego widoka. Mm -hmm. Bo w sensie ludzie nie mają takie wyobrażenia. Więc dlatego, ale wiem, że u ludzi, którzy mają bardziej niebinarny, nie nieheteronormatywny mm -hmm. widok w sensie, że nie pasują jak tak. uh, człowiek uh, bardzo męski albo jak dama bardzo damska. Mm -hmm. W sensie w tych tak. przypadkach jest, a, mogą mieć problemy. Mhm. Myślisz, że Polska to jest kraj na zawsze? Kraj na, na zawsze tylko śmierć. Mhm. Więc nie wiem, ale teraz czuję się dobrze. Już po roku rok minęło, bardzo się bawię. I wiesz co? Ja, kiedy przeprowadziłem się do Warszawy, ja miałem możliwość też do Niemiec, mm -hmm. w Monachium. Dostałem też ofertę w pracy, ale e, i wszyscy chcieli do Monachium, do Monachium, chodź do Monachium. Po co? Żeby zrobić biedę, mieszkać z kimś, kiedy mogę tutaj sam, mm -hmm. do pracy, które nie do końca pasowały, więc chcieli mnie jasne wykorzystać. A tutaj dobra praca, znajomych. Dobre takie z loty do, do Włoch. Mm -hmm, do połączenia rodzinie. lotnicze. Po właśnie. I dlaczego ja mam przeprowadzić się do Niemiec, tylko żeby ludzi mi, że ja im udało się? Nie. Ja sam każdy dzień muszę być zadowolony. I jestem. I jestem. I, I dlatego wybrałem tutaj. Czego ci życzyć na koniec? No. Szczęścia, bo szczęścia zawsze jest zawsze. potrzebna i znaleźć swoją drogę. A, okay. Bo nie wiem, nie wiem mm -hmm. jeszcze ci znalazłem, czy nie znajdę. Tego ci życzę. Bardzo serdecznie ci dziękuję za, za dzisiejszą rozmowę. No, momentami było, było zabawnie, momentami było poważnie, ale właśnie o to chodzi w podcaście Nieobcy. Was serdecznie zachęcam do komentowania. Dawajcie znać w komentarzach, kogo chcielibyście usłyszeć w kolejnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, do zobaczenia. Dzięki. Wielkie. Dzięki.